Słuchajcie, prawda, siatki i no właśnie, poznajecie tego dżentelmena, bo ja się za pierwszym razem nie poznałem. Michał Kubiak, kapitan naszej reprezentacji. Cześć Michał. Witam. Co się jakiegoś wyjątkowego stało, że broda wyjechała? No, związek prosił o odmłodzenie kadry. To się odmłodziłem. Ale fakt, że młodziej wyglądasz. Słuchaj, to są te oszczędności w polskiej siatkówce, ale przecież my jesteśmy mistrzami świata. Michał Kubiak, kapitan. Michał, to jest prawda siatki, my tu sobie gadamy absolutnie na luzie, bo to ma być pełen luz. A zaczęliśmy na luzie. Zaczęliśmy tak, od juniorów. Michał, dzisiaj, kiedy rozmawiamy, dokładnie 4 lata temu rozpoczynały się Mistrzostwa Świata w Polsce na Stadionie Narodowym, zakończone mistrzostwem. Ty jesteś dumny z tego turnieju? Ty, prywatnie, osobiście. Tak. Ja jestem dumny, bo wiem, że dałem tej drużynie coś, co było potrzebne w odpowiednich momentach i dałem coś od siebie, bo mówię tylko i wyłącznie za siebie, dałem coś, żeby ten sukces powstał. No właśnie, wtedy to miałeś pecha, wiadomo, ręka, kłopoty, goniłeś czas tak naprawdę, nie, wszyscy zastanawiali się, zdążysz, nie zdążysz, bo przed tą kontuzją od ciebie Stefan Antiga rozpoczynał budowanie pierwszego składu. Kiedy wróciłeś, no wiadomo, że to musiało wyglądać nieco inaczej, ale teraz jesteś zdrowy, młody i bogaty. Bogaty nie. I co? Zostało tylko też jeszcze coś wygrać, bo to jest też fajne, że ty przyjeżdżasz tutaj jako lider i ty chcesz ten zespół poprowadzić do sukcesu. Każdy przyjeżdża tutaj i daje z siebie tyle, żeby ta reprezentacja jakoś wyglądała. To nie jest tak, że my przyjeżdżamy tu, 2 miesiące przebombimy i wracamy do klubów, bo chcemy zarobić pieniądze i tylko czekamy, aż się kadra skończy, żeby nie nabawić się kontuzji i wszystko będzie fajnie. Tak nie jest. Każdy, dla mnie przynajmniej osobistą motywacją jest to, że mogę reprezentować nasz kraj, że gram nadal na takim poziomie, który pozwala mi reprezentować nasz kraj. A to, że jestem tutaj i jestem jednym z najstarszych, no to czasy się zmieniają i tak już jest. No dobrze, powiedz mi teraz, jakbyś ty z tego doświadczenia, tamta drużyna, ta drużyna, to są zupełnie dwie inne ekipy, nie? Przyznasz. Zupełnie dwie inne ekipy, to się zgodzę. Bo ta ekipa jest nieco mniej doświadczona, albo może dużo mniej doświadczona, tak? Dużo mniej doświadczona. Tego może brakować podczas turnieju w Mistrzostwach Świata? Może brakować, doświadczenia na pewno. Natomiast to doświadczenie możemy zamienić na coś innego. Są młodzi chłopcy, żądni sukcesu, żądni walki, żądni, żeby pokazać trenerowi, że jednak ten Kubiak nie powinien grać, czy ktokolwiek inny. No ale ciebie to dźwig nie zabierze z tej szóstki. Znaczy, może wszystko rotować, a jak będzie. No tak to wygląda. I kto chce, na pewno każdy chce grać w szóstce i tych miejsc jest tylko 6. Nie wiem, co tu się będzie działo, bo dochodzą mnie słuchy, że ma być tylko 12 miejsc w protokole, nie 14. No tak, tak i to jest katastrofa, tak? I to jest moim zdaniem katastrofa, chociaż na igrzyskach też tak jest. Ale na igrzyskach jedzie 12. To się zgodzę i gdzieś tam teraz tutaj ma być 2 na trybunach, no to jest takie trochę średnie, tym bardziej, że... A to nie burzy, Michał, w ogóle zamysłu na tą drużynę trenera? Pewnie, że burzy, bo czy samego zamysłu na drużynę pewnie też trenerowi trochę pokrzyżowało plany, bo ma 3 atakujących i któregoś, jeżeli to się wydarzy, że będzie tylko 12, któregoś będzie musiał odesłać na trybuny. Jest 2 libero i jednego libero też będzie musiał odesłać na trybuny, a tak naprawdę no, trener pokazał, że w danym momencie może skorzystać z każdego zawodnika i chyba no, będzie na mnie po drodze, żeby 2 sadzać, bo naszym atutem jest, no nie wiem, jak jeden libero gra słabiej, to może wejść drugi i gra lepiej. Tym bardziej, że trener nie jest przywiązany do jednej szóstki, jak wiemy. Nie jest przywiązany. No słuchajcie, ale, bo to jest tak naprawdę, jedzie 14 na Mistrzostwa Świata, jedzą tam, śpią, to nic nie kosztuje. To o co w tym wszystkim chodzi, pozostaje pytanie. Oni tam i tak są. Tu nie chodzi już o pieniądze, bo oni tam fizycznie są. Chodzi o to, żeby zdjęli dres i w 2 rubryczkach... A ja mam swoje zdanie. No to jakie? A ja moje zdanie jest takie. Bułgarzy
zmagają się z plagą kontuzji. Włosi mają siedmiu. Włosi nigdy nie mieli szerokiej ławki. Więc dla nich im mniej zawodników może być w protokole, tym większa szansa na końcowy sukces. I to jest argument, tak, i to jest argument. Tak jest moje zdanie. Jak będzie i czy będzie faktycznie 12 czy 14, czas pokaże. Moje zdanie jest, wyraziłem i jest. Słyszałem, tak, słyszałem, że też inni trenerzy wysyłają do władz światowych pisma o to, żeby to zmienić, bo to można w każdym momencie zmienić i to na nic nie wpływa. Zobaczymy, jakie w takim razie kto ma siłę mocy. Koalicja trenerska na pewno się zawiązała i Vital dzisiaj rano z nami o tym rozmawiał, że kilku trenerów, jak nie większość, wystosowała jakieś pismo chyba do FIVB czy do organów władczych i będą starali się to zmienić. Mówił, że takie sytuacje w przeszłości miały miejsce i po apelach Rady Trenerskiej, czy jakkolwiek to zwał. Ładnie wyglądasz. Nie, bo słoneczko wyszło. Ładnie wyglądasz. Słuchajcie, tutaj wprawdzie siatki, jedziemy w okularach. Nie, to jest tak. Ale klasę trzeba zachować. Mimo wszystko, jak rozmówca jest bez okularów, to i ja będę bez okularów. Zgadza się. Taka kulturka. Spodziewałeś się tego po mnie? Nie. Tak. No dobrze, przechodzimy, kończymy ten temat, ale będziemy go drążyć i my też będziemy w Warnie dopytywać i chcemy, żeby... Ja jestem ciekawy, jak to się zakończy i jestem ciekawy, jak to będą argumentować organizatorzy, bo to jest warte wyjaśnienia. Warte i będziemy dociekać. Słuchaj, mamy takiego bulteriera w redakcji Polsatu Sport, ale także tutaj ze mną współtworzy Prawdę Siatki. Nazywa się Marcin Lepma. No właśnie, choć ma okulary, to jest... Niepozorny. Jak go spuścisz, to się tam wgryzie w nich potwornie. Będziemy nadgryzać. Marcin będzie nadgryzać włodarzy Światowej Federacji. Tak, to jest ważne, będziemy o tym mówić. Michał Kubiak, kapitan naszej reprezentacji. Rozmawiamy sobie o tym zespole i tak, powiem ci szczerze. Ostatnio zapytałem ciebie o Vitala Heinena. No taką, żeś strzelił laurkę na temat tego szkoleniowca, który aktualnie prowadzi naszą reprezentację, że mówię, kurde, co oni sobie tak z dzióbka spijają miodzie. Nie, w ogóle. Przepraszam, że ci przerwę, ale Vital jest naprawdę jedynym trenerem, który mówi prawdę, nawet jak ta prawda jest bolesna. Bolesna. I nie zawsze człowiek chce usłyszeć tą złą stronę, a Vital jest takim człowiekiem, gdzie nie boi się tej złej strony też ludziom wypominać, czy może wypominać to jest złe słowo, ale mówić o tym. I to jest dla mnie ważne, bo ja jako kapitan tej reprezentacji wiem, że jak pójdę do trenera i powiem mu prosto z mostu, to on to przemyśli, a nie obrazi się na mnie, czy odwrotnie. On przychodząc do mnie, mówiąc mi o niektórych rzeczach, ma nadzieję, że ja to zrozumiem, a nie wiem, obrażę się na niego na dwa tygodnie i między nami nie będzie kontaktu. Złapaliśmy ze sobą dosyć dobry kontakt i chyba tak powinno być. Nie no, super, jeśli kapitan z trenerem, a gadaliście o Berlinie, o meczu tym... Trener unika tego tematu. Trener unika, ale wiem, że z innymi chłopakami na ten temat rozmawiał, ze mną ani słowa. No tak, bo drodzy Państwo, my zgadaliśmy, rozmawialiśmy, przepraszam, tą klasę trzeba jednak dalej tak zachować. Jest, tak. Rozmawialiśmy z trenerem Heinenem i on mówi, między innymi Kubiak zabrał mi igrzyska, bo tam mi z gardła wyjął to zwycięstwo. Tylko przypomnę tym, którzy tak na co dzień nie śledzą, w Berlinie Polska-Niemcy walka, no nie o bezpośredni awans, ale o prawo gry w turnieju, z którego już na pewno było dużo łatwiej wyjść i tak też jest. Się stało. A Michał Kubiak wtedy, no byliśmy naprawdę w ciężkiej sytuacji. To jest... Udało się wygrać. To był chyba najtrudniejszy mecz. W życiu? Chyba tak. Chyba najtrudniejszy mecz, jaki kiedykolwiek grałem. A zdarzyło ci się zobaczyć końcowe fragmenty, albo może cały ten mecz? O, to wiele razy oglądaliśmy. I to nie tylko te dobre momenty. Nie tylko te dobre momenty i końcowe momenty, tylko momenty też do tej finalnej radości, bo tam momentów słabych też było sporo, ale potrafiliśmy je przezwyciężyć i wtedy byliśmy, to było widać, że idziemy wszyscy w jednym konkretnym celu i każdy za każdego by skoczył w ogień, a tego brakuje i brakowało. Może brakuje już mniej,
ale brakowało. Tak, bo Niemcy wtedy naprawdę grali dobrą siatkówkę i też mam wrażenie, że wy wygraliście to taką pasją, agresją i świadomością, nie, jak możemy nie jechać na igrzyska. Zgadza się. Tak było. Tak było i dla mnie igrzyska zawsze były czymś magicznym, czymś, gdzie ja zawsze chciałem pojechać i zawsze chciałem przywieźć coś z tych igrzysk. Byłem do tej pory 2 razy, mam nadzieję, że będzie mi dane być 3. raz, powiesić złoty medal najlepiej na szyi i zakończyć reprezentacyjną karierę. No spokojnie, bez brody to możesz grać jeszcze do 40. Wilfredo Leon przyjechał na zgrupowanie, mogliście troszeczkę spędzić czasu, no to jak go odbierasz? Bo słuchaj, Michał, czysto teoretycznie może być tak, że wjeżdża Wilfredo Leon i na przykład wyrzuca z 6 Michała Kubiaka. Nie oddam. Nie. Ja powtarzam, ja od samego początku, jak byłem w reprezentacji, powtarzam jedną rzecz, że jeżeli ktoś jest lepszy od kogoś, to ten ktoś powinien grać. I tak jest moje zdanie. Jeżeli Leon jest bardzo dobrym zawodnikiem i jeżeli przy naszym systemie grania będzie tak samo dobrym zawodnikiem, to ja nie widzę przeszkód najmniejszych, żeby on grał. Natomiast na pozycji przyjmującego są 2 miejsca. Tak, 2. Dwa miejsca i jeżeli przy założeniu takim, że on wejdzie do naszej reprezentacji i będzie grał tak jak gra i wszystko będzie super pięknie, to jeszcze jest jedno miejsce, o które będziemy wszyscy się bić. Ale rozumiem, że tu nie ma wątpliwości co do tego, że on tej kadrze może sportowo dać dużo. Tu, no, jakby ktoś miał wątpliwości do tego, no to albo byłby... Tak, jakby miał ktoś wątpliwości, to... Nie, jakby miał ktoś wątpliwości do tego, czy Leon może coś dać, to albo byłby zazdrosny, albo bałby się o swoje miejsce, albo jeszcze coś innego. Albo nie znał się na siatkówce, bo no to, co chłopak wyprawiał przez kilka ostatnich sezonów, no jest niesamowite. Już pomijając, ja jestem może nie zbudowany tym, ale pod wrażeniem tego, jak Po ciebie kolej carska. Jestem pod wrażeniem tego, jak Leon radzi sobie w trudnych momentach, bo presja na nim była ogromna. To, że Leon ma braki gdzieś tam w przyjęciu, w czymkolwiek, pomijamy, każdy ma lepsze i słabsze strony. Natomiast to, jaka była na nim presja przez ostatni sezon i to, jak on pod tą presją grał, robi naprawdę ogromne wrażenie i nie chcę powiedzieć, że jest najlepszym zawodnikiem świata, bo koło niego jest jeszcze kilku zawodników, ale na pewno jest jednym z najlepszych. Ale nie było tak, że wszedł Leon, czarne okulary, nie tylko czarne okulary. Nie. Nie powiedział, siema, siema, jestem Leon, słuchajcie, co tu się dzieje i tego, dobra, ty kto jesteś? Nie, a propos czarnych okularów czy czarnej skóry, ja nie mam z tym najmniejszych problemów. Ja na co dzień przebywam w Azji, mieszkam, jem, obcuję z Japończykami i myślę, że ja jestem obywatelem świata i też nie zamykam się tylko na Polskę i Polaków. Też chciałbym mieć gdzieś domek w ciepłym kraju, żeby móc pojechać na wakacje i bądź co bądź. Będę musiał się do tych obcokrajowców przyzwyczaić, natomiast ja jego nie traktuję jako obcokrajowca. No on jest, mieszka na co dzień u nas, poza tym, że gra w innych klubach, no to mieszka na co dzień u nas, ma żonę Polkę, mają córkę, mają tutaj dom. Więc no, musimy go traktować już jako jednego z naszych i dobre było to, że przyjechał do nas, do Zakopanego, bo w przyszłym roku, jak przyjedzie, to on już nie będzie nowy Leon, tylko będzie Leon ten, który już z nami był. Tak, bo w tym roku go nie ma kontuzję taką. Nie może grać, ale tak w przyszłym roku już przyjedzie. Ale w przyszłym zdrowy, roku bez przyjedzie kontuzji. I będzie już Leon, którego znaliśmy i którego znamy, a nie nowa osoba. Tak, jeśli chodzi o to Polak, nie Polak, to jest wszystko strasznie skomplikowane, a tym można dyskutować, bo ja daję zawsze przykład Stefana Antigi. Jego dzieci nie są Polakami formalnie, tak? Natomiast one tak lepiej potrafią po polsku już niż po francusku. Jak na wakacje jadą do Francji, to sam Stefan mówi, że one tęsknią za Polską, bo to jest ich miejsce, to jest ich dom, tu mają znajomych, tu mają przyjaciół i oni traktują Polskę jako swoją ojczyznę, choć fizycznie paszportu. Jasne, no to, że ktoś się urodził w jakimś miejscu, no to nie jest jego, że tak powiem, jego wybór, ani nie miał na to żadnego wpływu. To, że ktoś
opuścił swój kraj w poszukiwaniu lepszego życia. Tak możemy to no, nazwać? No tak, absolutnie. No to też nie możemy ani tego bronić człowiekowi, ani, bo to jest jego prywatne życie. A to, że wybrał nasz kraj, to nic, tylko się cieszyć, no bo siatkarsko wszyscy na tym zyskamy. No tak, no my wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, rozwijać się, tak? Gdzieś też szukać nawet wykorzystania swoich możliwości, swojego potencjału, które tutaj mogłyby być gdzieś stłamszone. Podróżujemy, więc bądźmy tolerancyjni, to jest przede wszystkim to przesłanie. Ale wracamy do siatkówki, taka mała dygresja. Wprawdzie siatki, jak słyszymy, nie tylko o siatkówce, tak ale też o innych pobocznych tematach. Michał, ale jakbyś tak pierwszą szóstkę miał ty wystawić na... Pierwszą szóstkę, ale na co? Na Mistrzostwa Świata. No na Mistrzostwa Świata, ale nie wiem, że... Na mecze sparingowe z Belgami, nie. Bo trener dzisiaj nam powiedział, że dla nas najważniejsze są Mistrzostwa Świata, a dla niego mecze sparingowe z Belgią. Więc to trzeba rozważyć. Ale tu jest smaczek rzeczywiście. Pół żartem, pół serio, ale myślę, że dla niego też te mecze sparingowe. I powiem ci coś więcej. Dla Anastasiego też te mecze sparingowe mogą być ważniejsze niż Mistrzostwa Świata. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze, ale mamy już te Mistrzostwa Świata. Kalendarz ciekawy, tak? Bo gramy teoretycznie dający szansę się rozpędzić. Na początek Kuba, później Puerto Rico, Finlandia, drużyny z średniej, mocno średniej światowej tak półki. Jest. Gramy z Iranem, no i tego Iranu to ja się boję. Wiem, że ty nie, bo ty lubisz z nimi walczyć, rywalizować, natomiast ja się boję sportowo. I Bułgaria, która rzeczywiście trochę rozbita kontuzjami, ale u siebie to też może być mocny zespół. Czyli taka, no tak będziemy dochodzić, tak? My tak naprawdę mamy ten jeszcze tydzień albo półtora tygodnia czasu na tą optymalną formę, bo już z Iranem, z Bułgarią trzeba grać maksa. Trzeba grać maksa. Oczywiście po drodze nie można lekceważyć żadnego z przeciwników, bo jak pokazały zeszłoroczne Mistrzostwa Europy, no, można przegrać ze Słowenią. Nie umniejszając nic oczywiście temu zespołowi, ale nie powinniśmy byli. Ze Estonią, Finlandią, wiesz, tak jak ze Estonią, trzeba było zagrać, to, było grane. No. Dokładnie. I w każdym razie ja uważam, że do momentu, mamy jeszcze trochę czasu, ale do momentu wyjścia na boisko, pierwszego gwizdka powinniśmy już prezentować to, co albo być zbliżonym do tego, co powinniśmy prezentować gdzieś tam w następnych fazach turnieju, bo dla mnie, chociaż na mistrzostwach świata w 2014 też, nie wiem czy pamiętasz, przegraliśmy z Kamerunem seta pierwszego. Pamiętam. I o mały włos byśmy nie przegrali drugiego seta. Krzysztof Ignaczek lubi to. Pozdrawiamy cię, Krzysiu, serdecznie bardzo. Więc na wszystkich trzeba uważać i w miarę upływu tego turnieju na pewno każdy będzie miał szansę, żeby zagrać. Turniej jest długi i każdy z tych zawodników, który na te mistrzostwa pojedzie, będzie potrzebny tej drużynie. I tak jak mówiłem już w jakimś wywiadzie, że nie zawali się świat, jak ktoś w tej pierwszej szóstce nie wybiegnie na pierwszy mecz. To nie oznacza, że na drugi mecz nie wybiegnie w szóstce. To są, tym bardziej przy takim systemie, jaki preferuje trener Heinen. I no, każdy tą swoją cegiełkę do sukcesu będzie mógł dołożyć. Pytanie tylko, czy będzie na tyle inteligentny, żeby swoją dumę i nie wiem, swoje ego schować do kieszeni na rzecz sukcesu drużyny. No dobra, ale tobie to pasuje na przykład, bo ty lubisz być zawodnikiem, który jest w ciągłym ogniu, nie? Pod obstrzałem. Lubisz dostawać dużo piłek. Tak jest. Lubisz być w takim gazie i cały czas być na obrotach. Czy ty na przykład rozmawiałeś o tym z Witalem? Na razie nie mieliśmy jeszcze takich rozmów. Te rozmowy na pewno przyjdą i to się zgadza, że ja lubię być może nie w centrum uwagi, bo to źle brzmi, ale lubię... Pod grą, ciągle tak takim... jest. Nie lubię być pomijany przez rozgrywających, bo potem mi się... Nie mogę motywować ludzi, jak sam nie daję drużynie tego, co chciałbym, żeby dawali inni. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, czy to nie jest zagmatwane trochę, ale jeżeli sam nie atakuję, nie zdobywam punktów gdzieś tam w ważnych momentach, to potem nie mogę też egzekwować, czy nie daje mi to wystarczającej przewagi, żeby kogoś tam szturchnąć i powiedzieć, dawaj, teraz jest ten moment i tyle. No właśnie.
No jak na przykład meczu nie zagrasz szóstce, jak się trener nie, to nie masz problemu z tym. Nie mam żadnego problemu z tym, żeby wyszedł ktoś, kto danego dnia będzie czuł się lepiej niż ja, bo ja też... Ale też nie jesteś z tych, który powie, że dzisiaj... Nie, broń Boże, broń Boże, ja też nie będę szukał, nie wiem, jakichś wymówek, tylko jeżeli trener uzna przykładowo, nie wiem, że na Kubę pierwszy mecz i Puerto Rico będzie starał się ten skład przemeblować, to ja też się nie obrażę, bo podejrzewam, że wiem, jaka będzie wizja trenera. I nie będę miał z tym problemu, że nie wybiegnę na pierwszy mecz Mistrzostw Świata w szóstce, bo też już nie mam 20 lat i te siły na takim turnieju też trzeba, tymi siłami też trzeba umiejętnie dysponować. Czyli jeśli nie wybiegniesz, to nie robić afery w prawdzie siatki. Boże, Kubiak nie wyszedł w szóstce, Kubiak wypadł w szóstce. Nic z tych rzeczy, ja też nie czuję się... Nie czuję się, że jestem jakąś osobą specjalną w tej drużynie. Jestem normalnym zawodnikiem, który jak będzie grał słabo, to trener go posadzi na ławce i to będzie tylko zależało ode mnie, jak będzie wyglądał ten turniej z mojej perspektywy. Dobrze, mamy trzech atakujących i też widzimy tutaj, różni grają... Ciągniesz mnie za język, dalej. Nie, tak? Ciągniesz mnie, dobra, jedziemy. No to dobrze. Czy rzeczywiście jest tak, że Kurek przewyższa na ten moment Schulza i Konarskiego w treningu? Tak mówi nam Vital Heinen, że Kurek jest numer uno, dalej Schulz i dalej Dawid Konarski. Czy tak to wygląda na ten moment sportowo? Ja powiem tak, Dawid walczy ze sobą, robi wszystko, co może, żeby dojść do optymalnej dyspozycji, do optymalnej formy. Czy zdąży, to już jest jakby druga sprawa. Bajka, tak. Na dzień dzisiejszy widać w nim, że męczy się sam ze sobą, ale stara się poprawić to, żeby wszystko było lepiej. Wczoraj na treningu, oczywiście nie mi takie rzeczy oceniać, ale wczoraj na treningu grał bardzo dobrze. Dzisiaj mamy dzień wolnego, może jutro też będzie dobrze. Damian z kolei borykał się trochę z problemami fizycznymi, tam trochę kolano mu doskwiera i też trener na Memoriale Wagnera nie mógł z niego skorzystać. Natomiast Kuraś, no to jest Kuraś, to jest koń pociągowy i on trenuje i tak, że... No właśnie, ale to powiedz mi, Michał, ty jako też lider, który już zna te wszystkie mechanizmy, nie rozmawiałeś z nim, żeby, wiesz, znaleźć powód tego, że on się przycina tak już w czasie meczu... Z Bartkiem? Tak. Myśmy rozmawiali, czy on się przycina? Ja nie wiem, może jest też taka opinia na Bartka temat. Teraz to wiesz, jak się mówi. Mówi się tak, że z Kurkiem nic nie wygramy, w ogóle dajmy sobie spokój. Bartek już miał swoje szanse, swoje okazje. Ja z nim rozmawiałem. No on, sam fakt, że nie wymięka, no przyjeżdża i... Zgadza się. Tym bardziej, że jako jedyny chyba na igrzyskach w Rio, bo ten turniej trzeba przypomnieć, jako jedyny grał na najwyższym poziomie, bo mecz z Rosją czy mecze różne inne pozwalały patrzeć na Bartka z perspektywy takiej, że no jest to groj z najwyższego światowego formatu, więc ja nie uważam, że gdzieś tam też mu nie wiem, psychika nie pozwala brać się ciężaru odpowiedzialności na siebie. Bartek jest specyficznym człowiekiem, jest na pewno takim gościem, który nie będzie narzekał, nie będzie chodził i nie wiem, tu go coś zaboli, tam go coś zaboli i nie będzie trenował. On raczej takich sytuacji unika i nawet jak go coś boli, to stara się to przełamać. I to też jest ważne dla drużyny, że drużyna widzi w nim takiego człowieka, który mimo tego, że coś nie idzie, on stara się naprawić to, żeby było dobrze. Mimo tej fali krytyki czy hejtu, jaka na niego spadła, czy spada w ostatnich momentach. Ale tobie też się dostało po euro. Znaczy, ja nie przywiązuję naprawdę. To wiem, ale się dostało. Moja głowa jest z żelaza i mi to tam
różne rzeczy ludzie mówili, niektórzy mi kończyli karierę, ale nie na tym rzecz polega. Jak ja bym słuchał od początku swojej kariery, jak ja bym słuchał ludzi, którzy chcą mną kierować, to prawdopodobnie nie grałbym nigdy w siatkówkę i skończyłbym bym już dawno, natomiast ja zawsze szedłem trochę pod prąd, trochę swoją ścieżką. No bo to jest niestandardowa twoja kariera, Michał, naprawdę. Trochę, no niestandardowa, bo trochę... Izrael? Trochę tego gówna musiałem zjeść, żeby być tu, gdzie jestem, tak brzydko mówiąc. Seria B. I tak. Później z tego rzeczywiście takiego mułu musiałeś swoją pracą, umiejętnościami musiałeś się wygrzebać. No. Zgadza się, no nie byłem... Aż, a teraz i nie sushi byłem... zajadasz, panie. Lubię. Lubię sushi, tuńczyk jest naprawdę dobry. Polecam Japonię bardzo, jak ktoś by chciał... Bartek ma inne Ale to też, ja wam powiem, że to też jest z Bartkiem taka historia. Ja z nim rozmawiałem na ten temat, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Jak będzie kiedyś chciał, to pewnie opowie. Miał swoje powody, miał swoje problemy. No nie, znaczy, te powody to nie były głęboko w sercu? Chyba też. Nie wiem. Prawdopodobnie, jeżeli rezygnuje się z takiego wyjazdu, z takiego kontraktu, z życia w Japonii, bo życie jest naprawdę inne i jest bardzo dobrym życiem, to człowiek musi mieć ku temu powody. Pamiętajmy o tym, że nasza kariera nie trwa wiecznie. Jeżeli ktoś może zarobić takie pieniądze, jak Bartek mógł zarobić w Japonii, a mimo tego... No właśnie, bo tu pokazywali Bartek. A mimo tego z tego zrezygnował, to musiało być jakieś, no nie wiem, musiało naprawdę się coś wydarzyć poważnego, że on z tego zrezygnował. I ludzie widzą tylko jedną jakby perspektywę tego, że jaki on głupi, że zrobił Japończyków tam w konia, czy nie wziął, nie wiem ile tam miał wziąć, nieistotne. Tylko może dla niego było w tym momencie coś ważniejszego niż... Tu dochodzimy, Jezus, jaka to jest rozmowa. To jest poważna rozmowa. Mam 30 lat i dwójkę dzieci, to musimy już poważnie rozmawiać. To musimy nad pan przejść, mimo wszystko. Jak ty masz... Czekaj, Słuchajcie, bo sport sportem, pieniędzmi, ale w życiu są też rzeczy ważniejsze. Tak. Dlatego jak już jesteśmy w tym temacie, to jak ciebie zmieniły dzieci? Bo ja też widzę u ciebie. Bardzo mnie zmieniły, bo do momentu jak ich nie było, to człowiek był takim, tu pojechaliśmy, tam pojechaliśmy. Tak zwany freelancer. Tak. Gdzie zabraliśmy walizkę albo i bez walizki i pojechali, dobra, jakoś to będzie. A teraz już tak nie można, no trzeba wziąć za kogoś odpowiedzialność i to życie tej drugiej małej osobie, która nie wie jeszcze nic, jakoś poprowadzić. I ja staram się tak to prowadzić, jak mnie rodzice wychowywali. Każdy z nas... stary wygląda na ostrego. Każdy z nas pozdrawiamy oczywiście. Oczywiście. Zresztą kapitalnie szkoli młodzież. To się zgadza. Mnie rodzice wychowywali tak, jak mnie wychowywali. Ja staram się to samo przekazywać swoim dzieciom. Każdy z nas popełnia błędy, czy w wychowaniu tego, czy w wychowaniu kogoś innego. Natomiast ja staram się moim dzieciakom wpajać te wszystkie rzeczy, które mnie ukształtowały. I chciałbym, żeby podążały tą samą drogą i kiedyś mogły powiedzieć, że jest dobrze. Czy mają wspaniałego tatę? Też chciałbym tak. No, już mówię. Zaraz się zapytamy. Nie, na pewno dzieci to jest coś, co myśmy z żoną planowali i to nie jest tak, że poszliśmy na dyskotekę i coś tam się stało i wpadliśmy, nie? Broń Boże, najpierw ja powiedziałem, że musimy mieć zabezpieczenie finansowe, a potem możemy brać odpowiedzialność za kogoś innego, bo wiadomo, że kariera sportowca jest krucha, jedna kontuzja i może się wydarzyć coś nieprzewidywalnego, a tego byśmy nie chcieli. Oczywiście teraz już jest trochę inaczej.
Czujesz się właśnie już bezpieczny? Czuję się bezpieczny, przede wszystkim finansowo. Czuję, że jak coś mi się stanie, to nie będę musiał, nie wiem, szukać jakiejś pracy i... Komentować w Polsacie nie będziesz wziął. Tego nie chciałem powiedzieć, bo niektórzy to lubią, a niektórzy to muszą. A to jest duża różnica. Ja nie chciałbym doprowadzić do czegoś takiego, że coś w życiu muszę, bo ja... 20 lat swojego życia już poświęciłem siatkówce i staram się, żeby moje życie później wyglądało tak, jak ja sobie wymarzyłem. Żebym nie musiał wstawać o, nie wiem, 7 rano i iść do pracy do 18 czy tam do 17 i martwić się o jutro. Ja sobie wymarzyłem zupełnie inną przyszłość dla mnie i dla mojej rodziny. Jak będzie, oczywiście czas pokaże. Ja bym chciał, żeby moje dzieci też realizowały się w sporcie, a czy one będą chciały być w sporcie, to już... Tenis pewnie, co? Tenis. Ja lubię bardzo Majorkę i myślę o tym, żeby kupić tam dom i wysłać swoje dzieci do szkoły takiego jednego tenisista, którego ja uwielbiam. Oczywiście postawiłem na niego na US Open, że wygra. Mowa o Nadalu. On ma też tam szkołę na Majorce. A ty miałeś być na jakimś wielkim szlemie? Byłem oczywiście w Paryżu na Roland Garros, tam gdzie największa szansa była, że Rafa wygra, no i wygrał po raz 11. Tak. Słuchajcie, to nie mogę teraz jakichś takich ciężkich pytań zadawać, bo mi się wybrał na Majorkę. Zapraszam. Zapraszam. Jak dojdzie to wszystko, ten mój plan gdzieś tam do skutku i te moje dzieciaki będą chciały rywalizować w sporcie. Sport indywidualny to też jest takie... No i tym bardziej tenis. Ja rozmawiałem z wieloma tenisistami, z ludźmi, musisz którzy... Musisz jeszcze trochę pograć, żeby... Bo tak... jak się wygrywa w tenisie, to wszystko jest dobrze, ale jak się przegrywa, to tu nie ma drużyny, z kolegą, którym można iść napić się piwa, powspominać stare czasy i zostajesz sam ze sobą. I tylko ci, którzy mają ambicje i wolę walki na poziomie bardzo wysokim, mogą sobie z tym poradzić. A taki jest sport indywidualny, a w sporcie drużynowym zawsze można iść do kolegi i coś tam z nim pogadać. Michał, ale karierę sportową chcesz zakończyć w Polsce? Będzie okazja zobaczyć Michała Kubiaka na boiskach w naszym kraju? Nigdy nie mówię nigdy. Na razie nie chcę wracać do Polski, bo jest mi dobrze tam, gdzie jestem. Majorka też, pamiętasz, z Antigua przyszedł, tylko Stefan, że, z Majorki. Tylko że ja na razie jestem w takim okresie swojej kariery, gdzie muszę zarobić pieniądze. I ja się nie kryję z tym, że ja pojechałem do Japonii zarobić trochę więcej pieniędzy, niż mógłbym zarobić gdzieś indziej. Dla mnie to jest normalne, nie wiem jak ty, ale ja po to trenuję, po to gram i po to pracuję, bo to jest moja praca, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Ja jeszcze pogram może z 5-6 lat i to będzie tyle. Też nie mam 2 metrów, gdzie mogę sobie lekko podskoczyć i to wszystko inaczej trochę wygląda. Ja muszę w każdy swój skok, czy w każdą rzecz, którą robię, wkładać zawsze 100% i to też moje ciało odczuwa. Ja widzę po sobie, jak wstaję wieczorem czy tam w nocy do toalety i nie mogę dojść i trzeszczy, ale tego też nie widać na zewnątrz, ale takie są realia i takie są realia bycia profesjonalnym sportowcem. Tak, żona pewnie to mówi, nie hałasuj tymi drzwiami, żona akurat, moja żona jest akurat na tyle wyrozumiałą osobą, że czasami mi nawet pomoże. to się robi tutaj grubo. Drodzy Państwo, Michał Kubiak, fajnie, szczerze rzeczywiście, prawda, siatki, nie tylko jak słyszeliśmy o siatkówce, ale będziemy na Mistrzostwach Świata, więc tutaj tej siatkówki to jeszcze będziemy mieli potąd. Nie mamy takiej informacji dnia dla Was, natomiast fajne spojrzenie Michała Kubiaka na reprezentację, na swoje życie prywatne, na swoją przyszłość i o to chodzi. A wiesz, jaka jest kultura YouTube'a? Jeszcze musisz na końcu. Znaczy, ja nie wiem, ja oglądam długo YouTube'a, ale nie wiem. Nie znasz, nie, słuchaj, bo ja jestem, nie wiem czy wiesz, ale jestem jednym ze starszych YouTuberów, który aktualnie... I teraz, co mam zrobić? Mówisz... Lajkujcie, jak się podobało, to lajkujcie i dajcie suby. Lajkujcie i dajcie suby. Jak się podobało. Jak się podobało. Jak się nie podobało, to też lajkujcie. Dzięki wielkie, specjalnie dla Prawdy Siatki, Michał Kubiak. Dzięki, Michał. Dziękuję bardzo. See you.